kochani, w moim kolejnym filmie i dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój codzienny, najzwyklejszy makijaż, szczególnie właśnie przy użyciu podkładu mineralnego. Nie wiem dlaczego podkłady mineralne są tak jakby bardzo mało popularne i jakoś mało się o nich mówi. Mam też wrażenie, że są ciężko dostępne. Chodzi mi o prawdziwy podkład mineralny, taki, który ma właśnie w swoim składzie 4-5 składników, a nie te takie pudry, które się nazywają mineralne, które są na bazie talku i innych rzeczy, a minerały mają gdzieś tam w jakimś tam dodatku. Chodzi mi o prawdziwy podkład mineralny. Nie wiem, dlaczego one są tak mało jakby popularne, gdzie moim zdaniem to jest po prostu absolutny hit. Moim zdaniem podkłady mineralne nadają się przede wszystkim dla każdej cery, bo jeżeli macie cerę ładną i nie chcecie obciążać jej podkładami, to on idealnie po prostu Wam wyrówna koloryt cery. Jeżeli walczycie na przykład z trądzikiem i macie mimo wszystko dużo do przykrycia, to i tak zachęcam Was do wypróbowania podkładu mineralnego tak na co dzień. Przede wszystkim dlatego, że on nie obciąży Wam skóry, on na pewno Was nie zapcha, na pewno nie zaogni jakichś tam wyprysków czy podrażnień. Czy macie cerę tłustą czy suchą, on się świetnie sprawdza na każdym właściwie kremie. Cokolwiek położymy pod spód, to minerały będą się nam tego trzymać i będą się sprawować dobrze. Nie wiem, dlaczego one są tak mało popularne. Ja w każdym razie minerałów używam już mniej więcej od 2 lat. Przetestowałam ich kilka, no i w tej chwili używam Natural Movements. To są minerały, które ja kupuję w Hola ten Barret i ja mam tutaj odcień Striped. I te mi się sprawdzają najlepiej. One mi nie wchodzą w pory, nie podkreślają zmarszczek, nie podrażniają mojej cery, nie wysuszają. Także ja stosuję właściwie te podkłady mineralne przez cały okrągły rok. No i dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak je nakładać, jak ja je nakładam. I przy okazji pokazać Wam resztę mojego codziennego makijażu, takiego, no po prostu takiego na co dzień, najzwyklejszego. Pokażę Wam, jakich produktów używam. Bardziej to będzie taki chat make-up. Proszę tego absolutnie nie traktować jako tutorial. Ja jestem kompletnym amatorem, jeśli chodzi o makijaż, kompletnym samoukiem, także nie chodzi mi tu o perfekcję, tylko o efekt po prostu wypoczętej buzi na co dzień. Także jeżeli jesteście ciekawe, jak ja wykonuję makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. No więc jak widzicie, nie mam na twarzy aż tak dużo do przykrycia, to znaczy nie mam jakichś wyprysków, właściwie blizn i tak dalej. Moją największą zmorą są przebarwienia. Ja mam tutaj takie 2 duże plamy na czole i na nosie, tutaj przy ustach, a największa jest tutaj nad górną wargą. I tak naprawdę mi zależy na tym, żeby po prostu wyrównać kolor skóry, aniżeli coś tam dużo na nie zakrywać. No i przystępuję do nakładania podkładu mineralnego. Ja już kiedyś o nim wspominałam. To jest Natural Movements. Tutaj mam akurat naklejkę, żeby sprawdzić, kiedy zaczęłam go używać. Zaczęłam go używać 22 stycznia. I jestem mniej więcej w połowie opakowania. I teraz tak, puder mineralny, podkład mineralny nakładam płaskim pędzlem. Takim, ja tu mam akurat taki skośny, ale to myślę nie ma znaczenia. Po prostu musi to być płaski pędzel typu kabuki czy flat top. Wyciągam sobie troszeczkę tego pudru na nakrętkę. I teraz cały pic polega na tym, żeby nie nakładać za dużo podkładu na jeden raz. To znaczy chodzi o to, żeby nakładać naprawdę cienkie warstwy i stopniowo. Na pewno nie można zamoczyć po prostu całego tego pędzla w pudrze i próbować to rozetrzeć na twarzy, bo to nic nam z tego nie wyjdzie. Także ja delikatnie, dosłownie zamaczam go w pudrze i nakładam delikatnie, raczej stemplując i staram się nakładać po prostu naprawdę cienkie warstwy. I właśnie w podkładach mineralnych lubię to, że można to krycie stopniować. To znaczy, to nie będzie takie krycie, jakie możemy uzyskać dzięki jakiemukolwiek innemu podkładowi. To jest raczej takie wyrównanie koloru skóry, aniżeli krycie. I co mi się też podoba, to, że podkład mineralny właściwie dobrze się sprawuje na każdym jednym kremie.
czy to jest jakiś krem przeciwsłoneczny, czy jakikolwiek inny krem na dzień. Po prostu on się trzyma dosłownie wszystkiego. Nie mamy tutaj czegoś takiego, co występuje na przykład w przypadku innych podkładów, że coś tam się waży, coś tam się roluje. On właściwie dobrze wygląda na wszystkim. Mi się tutaj już ten kolor skóry zaczyna ładnie wyrównywać. Tak jak mówię, to jest mój makijaż taki na co dzień. Mi tutaj nie zależy na perfekcji. Nie zależy mi na jakiejś takiej zupełnie wygładzonej, idealnej twarzy. To ma być raczej taki codzienny makijaż. Chodzi o to, żeby po prostu wyrównać ten kolor skóry. Podoba mi się to, że on się nigdzie nie waży, nie wchodzi w pory, w żadne załamania, w żadne zmarszczki. Ja sobie go tutaj jeszcze trochę dołożę. Ale tak jak mówię, nakładam naprawdę cieniutkie warstwy i raczej staram się go właśnie stemplować. Dzięki temu to krycie jest troszeczkę lepsze. A też nie ścieram sobie kremu, którego mam pod spodem. To już będzie, słuchajcie, prawie wszystko. Staram się nie nakładać za dużo pod oko, ponieważ zauważyłam, że im więcej nałożę produktu pod oczy, tym bardziej się uwidaczniają jakiekolwiek zmarszczki, także wolę nie mieć tam nic. I słuchajcie, to właściwie jest już wszystko. I o takie ujednolicenie, wygładzenie skóry właściwie mi chodzi na co dzień. Jak mówię, to nie musi być perfekcja, to chodzi o to, żeby wyglądać schludnie i świeżo. Nie daje takiego zupełnego matu, to jest jednak taki lekki połysk. Znaczy to nie jest połysk, to jest bardziej taki naturalny glow, ja bym powiedziała. Ja już tutaj nic więcej nie będę dokładać. Taki efekt mi jak najbardziej wystarczy. Tak jak widzicie, no nie jest to takie trudne nakładanie minerałów. Wiem, że właśnie wiele osób jakby zniechęca się tym, bo wydaje się, że nakładanie tego pudru mineralnego, podkładu mineralnego albo trwa za długo, albo nie wiem. Po prostu mi się wydaje, że to wszystko jest kwestia techniki. Chodzi o to, żeby nakładać cienkie warstwy, a nie nałożyć dużo i próbować to rozsmarować. Także to już właściwie na tyle, jeśli chodzi o podkład. I co? I teraz zabieram się za oczy. I najpierw nakładam sobie bazę. Słuchajcie, to jest moja ulubiona baza od Inglota. Ona nie nadaje żadnego koloru, znaczy ona nie ujednolica jak gdyby koloru powieki. Ja nakładam dosłownie tyle na jedną powiekę. Bardzo mi się podoba, nic się zupełnie nie dzieje z tymi cieniami. To się wszystko ładnie przez cały dosłownie dzień utrzymuje. Ona ma konsystencję takiego jakby masełka. Także bardzo ładnie się rozprowadza, ładnie sunie. Jakby też delikatnie nawilża tą powiekę. Ale ja i tak lubię jakby jeszcze utrwalić tę bazę. I chciałam, myślę, że dzisiaj użyję paletki, to jest Essence All About Nudes. Słuchajcie, to jest taka paletka, którą ja kupiłam zachęcona właśnie, opiniami na YouTubie, że to jest taka fajna paletka. Ja powiem Wam szczerze, kupiłam tą paletę i byłam, na początku byłam nią zawiedziona, bo ona mi się wydawała taka jakaś nudna, nijaka i właściwie nie wiem. A szybko się zorientowałam, że praktycznie używam jej codziennie. Jak widzicie, tutaj już jest spore zużycie tej paletki. Ja naprawdę ją męczę prawie codziennie. Nie wcale dlatego, że ona jest jakaś super dobra, a po prostu dlatego, że ona jest bardzo wygodna. Mam tutaj wszystko, czego potrzebuję do codziennego makijażu. Te cienie ładnie się spisują, ładnie się rozprowadzają. No, po prostu fajne na co dzień. Ja używam teraz tego najjaśniejszego cienia i ja po prostu utrwalam sobie tą bazę, którą nałożyłam. I jednocześnie
Jakby ujednolicam kolor, ujednolicam górną powiekę. Używam do tego takiego płaskiego pędzla. Słuchajcie, ja nie mam firmowych żadnych pędzli, mam tylko... Właściwie mam dwa pędzle od Hakuro i to jest wszystko. Cała inna kolekcja to są pędzle, marki pędzle. Ten jasny cień, w ogóle we wszystkich paletkach te jasne cienie się zużywają najszybciej. Nakładam również tutaj na jakby na końcówkę oka, żeby tutaj ujednolicić ten zewnętrzny kącik. I teraz co? I teraz zaznaczam sobie załamanie powieki i do tego używam mojego pędzla Hakuro. Ale co to jest za numer? H74. I użyję tego cienia tutaj takiego brązu średniego. Widzicie, go najczęściej używam. Właśnie do załamania powieki. I ponieważ ja mam tak zwany hooded eyes, ja staram się nałożyć ten cień tutaj dużo powyżej mojego załamania naturalnego powieki, po to, żeby jakby schować tą wypukłą część oka, żeby to schować, a jakby w powiekę tą właściwą wysunąć do przodu. Także nakładam tutaj to dosyć wysoko, bo inaczej to mi się to wszystko schowa, kiedy otworzę oko. I delikatnie rozcieram to wzwyż. I drugie oko. Słuchajcie, kiedyś zupełnie inaczej robiłam makijaż. Kiedyś robiłam jakby poprzek oka, to znaczy na zewnątrz dawałam ciemniejszy cień, w środku jaśniejszy. Ale teraz to mi się sprawdza dużo lepiej. W ogóle na co dzień staram się używać w miarę jasnych makijaży, bo one zdecydowanie powodują, że twarz wygląda bardziej tak promiennie, a ciemne makijaże jednak troszeczkę postarzają. Poza tym do ciemnego makijażu no, trzeba mieć już idealnie jakby wyrównane tą cerę całą i korektor pod oczami i tak dalej, a ja tego staram się na co dzień unikać. I teraz biorę sobie taki mniejszy pędzel, taki kuleczkowy i nakładam ten tutaj najciemniejszy brąz i nakładam go w sam tutaj kącik i robię taki jakby V. I teraz ja sobie to rozcieram tym pędzlem Hakuro, czy tam jakimkolwiek innym do rozcierania. Taki makijaż wykonuję praktycznie na co dzień. Oczywiście nie zawsze tą samą paletką, nie zawsze tymi samymi kolorami, ale to jest mi taki codzienny, najszybszy. Mówię, te cienie właśnie z Essence, one się całkiem fajnie spisują. One nie są jakoś szczególnie napigmentowane, czy te kolory nie są jakieś takie zachwycające, to są właśnie typowe takie nudy, ale ona się, myślę, na co dzień świetnie sprawdza. I tutaj staram się właśnie zakryć tą poduszkę, którą mam nad okiem, właśnie tym ciemniejszym cieniem. I drugie oko. Nakładam tego cienia ciemnego dosłownie po trochu. Wolę go nałożyć 2 czy 3 razy niż raz, a za dużo. Nie wiem, czy macie ten sam problem, ale mi nigdy nie wychodzi jedno i drugie oko tak samo. Zawsze jest coś nie tak, zawsze jest jedno wyżej, jedno niżej. No, ale cóż. Może też dlatego, że ja mam prawe oko zdecydowanie mniejsze od lewego i też nie zawsze udaje mi się to jakby naprostować.
To samo z brwiami, jedna jest zawsze inna niż druga. Wiesz, nie jestem jedyna w tym. Myślę, że to już jest ok. I teraz na całą tą jakby ruchomą tutaj wewnętrzną powiekę nakładam jasny cień. I ja do tego biorę ten znienawidzony, tak bardzo nieprofesjonalny, nieprofesjonalną patynkę. I nakładam ten jasny, połyskliwy cień. Mi w tej paletce właśnie brakuje tego. Chciałabym, żeby ten cień był jednak bardziej błyszczący. On jest tylko delikatnie połyskujący. No to ma swoje plusy i minusy. Ja tutaj lubię trochę więcej tego błysku. Już on jest dosyć ładnie napigmentowany, ale fajnie by było, gdyby się odrobinę bardziej błyszczał. No ale nic, można to sobie zawsze troszeczkę tutaj rozświetlacza dołożyć, co czasami zresztą robię. Jeszcze troszeczkę tutaj zblenduję to załamanie między ciemnym a jasnym cieniem. I słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, teraz na dolną powiekę mam tutaj taki mały, cienki, skośny pędzelek. I ja używam tego jakby drugiego tutaj brązu, troszeczkę jaśniejszego. Nakładam dosłownie w same kąciki, nie nakładam na całą dolną powiekę, tylko tutaj w kącik. Ja to samo robię na drugiej. Teraz biorę sobie inny jakiś tam pędzel i delikatnie sobie to wszystko tu rozcieram. Już nie lubię tego robić za nisko. Mam wrażenie, że te oczy sobie są takie ciężkie. Też nie lubię tutaj zbyt ciemnego cienia. Bo mam wrażenie, że moje sińce czy worki pod oczami wtedy się jeszcze bardziej jakby uwidaczniają. Także tyle wystarczy. Jeśli chodzi o cienie, to jest wszystko. I teraz biorę sobie rozświetlacz. Ja tutaj mam ten rozświetlacz Slicka. Zobaczcie, ja już go tutaj bardzo mocno zużyłam. Biorę sobie malutki pędzelek. To jest taki mały, ja go tylko właściwie do tego, to też jest w ogóle Hakuro H76. Biorę sobie tego właśnie rozświetlacza. Nakładam go tutaj w same kąciki i trochę tu rozświetlam to załamanie między nosem a okiem, bo tutaj mam takie ciemne cienie i sobie rozświetlam po prostu te wewnętrzne tylko kąciki. Zobaczcie, jak to zupełnie zmienia, nie wiem jak to widać, ale zupełnie to jakby rozświetla całe spojrzenie, także właściwie ten rozświetlacz wewnętrzne kąciki to stosuję zawsze, nieważne jaki makijaż robię. I teraz aha, jasna kredka w dolinie, jak to się nazywa, w linii wodnej. Tutaj mam kredkę z My Secret. Słuchajcie, ona jest bardzo fajna, jasna, bardzo kremowa, ładnie się nią maluje, tylko że ona chyba nie jest wodoodporna i mam wrażenie, że ona jakoś bardzo szybko znika. Ale nie ma tej chwili innej. To znaczy mam jeszcze jedną taką od Rimmela. Ale ona jest taka strasznie gruba. Nie zawsze mi się to udaje tutaj. I teraz tuż do rzęs tutaj mam. Słuchajcie, tutaj mam taki tusz, który właściwie używam od niedawna. To jest W7. Jak on się nazywa? Flirty Eyes. Powiem Wam tak, no tusz jest całkiem fajny. On ma taką szczoteczkę w kształcie klepsydry, jak to się mówi. Tusz jest całkiem fajny. On się całkiem fajnie nakłada.
ładnie przydłuża, pogrubia i tak dalej, ale minus jest taki, że on po właściwie już kilku godzinach on się jak gdyby rozmazuje. Zawsze mam coś czarnego osypanego pod oczami i to jest właśnie ten tusz. Także nie jest zbyt trwały. Mój ulubiony to jest ten z L'Oreala, ten Sol Couture fioletowy. Niestety jak ostatnio mi się właśnie skończył, czego właściwie jeszcze mam tutaj, ale tam już prawie nic nie ma. I nie mogłam go znaleźć w sklepie. Kupiłam właśnie ten z ciekawością, był bardzo tani. Ale na pewno go więcej nie kupię. To jest zawsze tak, jak kupię coś innego niż ten L'Oreal, to potem zawsze żałuję. Całkiem ładnie tutaj się sprawuje. On ładnie prosto się go nakłada. On nie robi żadnych grudek, nic z tych rzeczy. Ta szczoteczka też jest taka całkiem. Chociaż ja wolę te takie bardzo takie tradycyjne kształty. Taką inną szczoteczką się najlepiej rysuje, ale to też jest, powiedzmy sobie, okej. Okay. Jedyne, do czego można się przyczepić, to właśnie ta trwałość jest taka, no niezbyt. I teraz brwi. Słuchajcie, do brwi używam już od bardzo dawna. To jest Inglot. Mam no, pięknie takie opakowanie. To jest Inglot konturówka do brwi w żelu. I ja tutaj mam numer. Jest jakiś numer 11, bo to jest numer 11. Słuchajcie, ja tego używam praktycznie codziennie od sierpnia zeszłego roku. Ja sobie to kupiłam w Polsce, także takie mam zużycie. I dosłownie nie umiem sobie już niczym innym umalować brwi, dlatego używam takiego małego skośnika. To jest w ogóle pędzelek chyba z Eco Tools. Ale zauważyłam, że no tutaj ja nawet nie jestem w połowie tego, chociaż mam go już, mówię, od sierpnia. Ale zauważyłam, że on coś mi tak jakby już zaczyna zasychać. Nie wiem, czy można ten produkt jeszcze jakoś odratować. Boję się coś tam do tego dolewać, bo nie wiem, jak to się będzie wiązać z tym. Jakoś sobie radzę jeszcze, ale jak będę latem w Polsce, to na pewno sobie kupię następne opakowanie. Wiem, że Makeup Revolution chyba robi coś takiego podobnego. Taką pomadę do brwi. Ja kiedyś używałam tego takiego zestawu wosk i cień z Rimmela. To mi się też całkiem fajnie sprawdzało, tylko że to się ścierało w ciągu dnia. A ta pomada od Inglota, ona po prostu jak zaschnie, to praktycznie ona mi się do wieczora trzyma tak, jak ją rano nałożę. Ale właśnie ona mi zasycha i ona teraz mi robi takie grudki czasami, jakoś tak nierównomiernie się rozprowadza. Nie wiem, co z tym wykombinować. Mam nadzieję, że jeszcze przetrzymam do sierpnia. Lubię ten produkt do brwi, dlatego że na początku w ogóle ciężko mi było się przestawić, bo zupełnie inna technika nakładania jest tego. Potem jak już się nauczyłam, to bardzo się polubiłam z tym produktem. Między innymi dlatego, że dla mnie to jest łatwe już w tej chwili. Stosunkowo łatwe, bo dla mnie malowanie brwi nigdy nie było łatwe. Podoba mi się to, że mogę go stopniować, że mogę go rozetrzeć i zrobić sobie te brwi troszkę jaśniejsze, albo mogę go po prostu więcej dołożyć i te brwi bardziej takie zrobić intensywne. Jak mi się coś nie uda, mogę go łatwo zetrzeć. Nie wiem, bardzo mi się ten produkt spodobał. Oczywiście mam już znowu obydwie brwi inne. Zwykle. Dobra, ujdzie to. Ujdzie. Dobra, oczy są właściwie skończone. I teraz co? Jeszcze zostaje mi rozświetlacz i już. Żeby było śmieszniej, to ja używam najpierw rozświetlacza, a potem różu. Lubię, kiedy ten rozświetlacz się po prostu tak wybija jakby spod tego różu, a nie odwrotnie, także używam znowu tego slika.
taki mały mam pędzel. Po prostu nakładam sobie ten oświetlacz. On jest bardzo delikatny, ten slick. Ja nie wiem, niektóre dziewczyny mówiły, że on jest taki właśnie intensywny. Dla mnie to on jest bardzo delikatny. Ja go praktycznie w ogóle nie widzę na policzkach. Może dlatego zużycie jest takie już solidne, ponieważ ja go nakładam stosunkowo dużo. Dla mnie to on jest bardzo delikatny. Ale ma ładny taki właśnie, nie jest złoty poblask, to jest taki, jak to się mówi, szampański poblask. Podoba mi się on. I teraz nakładam róż, słuchajcie, na co dzień nie nakładam bronzera, wolę zdecydowanie róże. I to jest moja nowość tutaj, mam Essence i to jest Sweet Temptation Blush 01 Touch of Velvet. Bardzo mi się podoba ten róż. Właśnie takie kolory lubię. To jest taki róż złamany troszeczkę jakby brązem. I on tutaj w pudełku wygląda, jakby miał lekkie drobinki, ale ich na twarzy praktycznie w ogóle nie widać. I ja do tego używam takiego śmiesznego pędzla. On jest taki, powiedziałabym, nie jest jakoś szczególnie mocno napigmentowany, ale też dosyć łatwo się go nakłada. Widać go po prostu, o tak powiem, bo czasami są takie róże, że szczególnie, nie wiem, kiedyś miałam taki ten z Bourjois i jego można było nakładać, jego w ogóle nie było widać na twarzy. Z kolei są takie też róże, które przy jednym dotknięciu zostawiają nam plamę i tego ja nie lubię, ponieważ no, ja jestem kompletną amatorką, jeśli chodzi o makijaż. Także wolę raczej używać takich bardziej delikatnych produktów, który mnie przydobrze. I to mi wystarczy, nie wiem, jak bardzo go widać w kamerze, natomiast na żywo po prostu dodaję takiego koloru i to właściwie wszystko, co trzeba na co dzień. I na koniec już ustawiam konturówkę i to jest Collection Nude Pink. Lubię tą konturówkę, dlatego że jest po pierwsze wysuwana, po drugie jest bardzo taka miękka, kremowa i kolor jest taki bardzo uniwersalny moim zdaniem. Nie jest zbyt jasny, nie jest zbyt ciemny. Nakładam go nie tylko na obrzeża, tylko tak rozprowadzając je na całe. I tutaj mam lipstick z Mua, czyli Makeup Academy. Co to jest za kolor? Shade 11. I to jest taki, słuchajcie, to jest też taki nudziak. Moim zdaniem idealnie pasuje do tej konturówki. Jest bardzo kremowa ta pomadka, taka bardzo mi przypomina te pomadki z Rimmela. One też są takie bardzo kremowe. Ona nie jest jakoś tam szczególnie trwała, ale jest kremowa i tak ładnie nawilża. Także tam tych pomadek to jest bardzo duży wybór koloru. Mam, słuchajcie, zawsze problem z wybraniem pomadki, bo wszystkie mi się wydają różowe na moich ustach, a ja zawsze szukam czegoś innego, nie chcę takiego typowego różu. Słuchajcie, i to jest właściwie mój codzienny makijaż skończony. Taki makijaż właśnie z użyciem tych minerałów. Właśnie zależało mi na tym, żeby pokazać Wam, w jaki sposób nakładam ten puder mineralny. Mam nadzieję, że zachęcę Was do używania, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę warto. Jest bardzo, daje bardzo takie naturalne wykończenie, nie obciąża naszej cery, jest idealne na lato, jest właściwie idealne dla każdego rodzaju cery. Także no, zachęcam Was do wypróbowania, jeśli nie wypróbowałyście nigdy właśnie tych podkładów mineralnych, czy tej firmy, czy jakiejkolwiek innej, wybór jakiś tam jest.
Na dzisiaj to już dziękuję Wam serdecznie i przepraszam, dajcie znać, czy podobał Wam się filmik, czy podobał mi się makijaż, a tymczasem zapraszam Was do następnego filmu i cześć, na razie, cześć.